Nobel z medycyny może trafić w tym roku w ręce wielu naukowców. Mowa o przełomowym leku. Leku, który obniża ryzyko zachorowania na nowotwory. Potwierdzają to lata badań naukowych, co ważne, niesponsorowanych przez farmaceutyczne giganty. Żeby było ciekawiej, okazuje się, że wie o nim każdy lekarz, ale w Polsce żaden nie wypisze na niego recepty. Przypadek? Nie sądzę. Rozmawialiśmy z dystrybutorem, który zapewnił, że nikt nie będzie miał problemów z dostępnością do leku. Dziś, jako pierwsi na polskim YouTubie, pokażemy Wam przełom w profilaktyce nowotworowej. Oglądajcie! Podczas badań nad lekiem poproszono nas o znalezienie idealnego kandydata. Potrzebny był czynnik, który spowoduje mutacje w komórkach i wywoła raka. Nie no, potrzebujemy czegoś znacznie groźniejszego. Chcemy czegoś popularniejszego. Oklepane, szczerze mówiąc. Kolejne CV przyniosło oświecenie. W końcu mowa o czynniku powiązanym z co piątym nowotworem. Czekaliśmy na pana. Witamy w tkance tłuszczowej. To nie są zbędne kilogramy. To osobny narząd, dokładnie taki sam jak tarczyca czy trzustka. Tłuszcz tworzą adipocyty, czyli komórki tłuszczowe. Ich rola, poza magazynowaniem energii, to produkcja hormonów. Są niezbędne w funkcjonowaniu, ale gdy zwiększasz rozmiar adipocytów, czyli ty jesz, hormonów powstaje za dużo. Weźmy estrogeny. Ich nadmiar to nie tylko problemy z cyklem czy zajściem w ciążę. Estrogeny pobudzają też namnażanie komórek piersi i śluzówki macicy. Wtedy dużo łatwiej o mutacje, które będą przyczyną nowotworów. A leptyna, która reguluje apetyt? Podobnie jak estrogeny, pobudza dzielenie się komórek, a ryzyko nowotworów rośnie. Nie mówiąc o tym, że nadmiar leptyny znieczula receptory w mózgu. Efekt jest taki, że nie czujesz się najedzony, więc jesz więcej, a tłuszczu przybywa. Przybywa i cząsteczek zapalnych, produkowanych przez tkankę tłuszczową. Zwiększają ilość wolnych rodników niszczących DNA, niszczą receptory dla insuliny. Więc wzrasta ryzyko cukrzycy. We krwi krąży wtedy nadmiar insuliny, która również pobudza namnażanie komórek nowotworowych. Dużo tego wszystkiego. Wracajmy do laboratorium poszukać leku. Jagody goji! Nie! Ostropes plamisty. Też nie. Lewoskrętna witamina C? Stary, nie, nie i nie. Przestań bawić się w szamana. Jeżeli mamy pozbyć się tkanki tłuszczowej naturalnie i skutecznie... Potrzebujemy czegoś specjalnego. Tani, dostępny, przebadany, a przede wszystkim skuteczny. I to dużo bardziej od wielu leków i suplementów, którymi się faszerujesz. Ruch to w sumie lek na całe zło szalejące w otyłym organizmie. Dlaczego? Bo podczas ruchu z mięśni uwalniane są interleukiny. Cząsteczki, które naturalnie zwalczają przewlekły stan zapalny. Jeden zero dla nas! Podczas ruchu pobudzana jest też lipoliza, czyli cięcie tłuszczów na kwasy tłuszczowe. Czym dłużej i intensywnie się ruszasz, tym więcej ich spalasz. Mięśnie w końcu potrzebują energii. Tłuszczu ubywa, poziom hormonów wraca do normy, zapalenie ustępuje, a ryzyko nowotworów spada. Dwa zero, stary, dwa zero! Dwa zero! Każdy promyk słońca. Każda kiełbaska z ogniska. Ryzykowny jest każdy oddech, nie tylko ten krakowskim powietrzem. Czynników rakotwórczych jednak nie unikniesz. Musiałbyś chyba przestać oddychać czy wychodzić z domu. Jest jednak sposób, żeby je zneutralizować. Kiedy się ruszasz, zwiększa stężenie enzymów, które usuwają cały rakotwórczy syf. Ruch to najlepszy możliwy detoks dla organizmu. Jednak wszystko zależy od ciebie.
Nie ma lepszego sposobu na wygranie meczu z rakiem niż wysiłek fizyczny. Wobec tego zastanów się, co wybierasz. Ja na przykład wybieram mniejsze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, piersi, jajnika, endometrium, przełyku, wątroby, żołądka. Ja stawiam na komfort i wygodę. A w gratisie zwiększone ryzyko zachorowania na wspomniane nowotwory. Rób to, co lubisz. Chcesz poharatać w gałę? Bardzo proszę. Lubisz pykać w tesa z kumplami? Może lepiej meczyk paintballa? A ty? Straciłaś nadzieję na zostanie małą księżniczką? Odkop swój diadem, ruszaj do najbliższej stadniny i spełnij marzenia. Jednym słowem, ruszaj się. Obok niepalenia to najlepszy możliwy lek zapobiegający nowotworom. Więc wypisujemy tobie receptę na Cito. A w zamian zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!